Cześć, siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul, zaczynamy trzeci materiał, skończyliśmy w tym miejscu i będziemy zaraz tutaj eksplorować ten kominek Behind Fireplace. Dobra, spróbujmy tu jakoś to przesunąć. O, widzicie, teraz się to nam przesunęło. Spoczko. Całkiem fajny dodatek, aczkolwiek ten mały minusik ze względu na to, że eksplorujemy tereny z podstawki. Troszeczkę tu jest inaczej, troszkę pozmieniane, aczkolwiek no mogli się bardziej postarać. Take this. Ok, mamy kolejny wariant flaszki, która pewnie da nam możliwość. A widzicie, mamy Stronger Now. Po prawej stronie, na dole ekranu, mamy jakieś drzewko z trzema kółeczkami. Ok, mamy trzy. Boże, trochę amunicji. Mamy dwie sztuki chemii fluid. Gunpowder, mamy proch, czyli mamy tylko jedną sztukę. Nie, trzy, przepraszam. Ok, na razie nic nie będę craftował, bo. W sumie to nie potrzebuję. O, jeszcze jedna sztuka amunicji, ale tutaj tego było. Dobra, tutaj mamy wszystko zebrane. Shit. Focus enemy. Ciekawe, w jaki sposób mam to zrobić. A, spacja. Aha. Okej. No i teraz możemy gościa ominąć. Nie musimy walczyć i nie musimy tracić amunicji. Take this. This too. Co? A spring, a white. Co to jest? Jeszcze zdobędziemy jedną flaszkę. A, okej, okay. Regeneruje nam moc naszej umiejętności. Be careful. Tam jest jeszcze jeden. Okej, mamy klucz, mamy klucz. Czekajcie, sobie sprawdzę, czy... A, tu wszystkiego już nie zebrałem. Dobra. Spróbujemy się wy... O, eksportować. Shit. Kurde, kolejny. Wow, wiecie, trochę amunicji by mi się przydało zachować. Kuźwa, dwóch jest tam naraz. Szlak. Wiecie, nie muszę z nimi walczyć i chciałbym tego nie robić właśnie, żeby trochę amunicji zaoszczędzić. Pójdziemy tu. Jednego tutaj dam radę ominąć, natomiast drugi może mnie złapać. Shit. Dobra, a jest, udało się, nie złapam je. Chociaż szkoda tutaj tracić cenną amunicję. Co prawda gramy na... O, się tu już. Tego gościa na chwilę tumania. A ja tutaj chciałbym przejść. No niestety musiałem to zrobić.
zasadzie to nie było wyjścia. Szybciej, szybciej, bo tam... Tylko na mnie czekają. Zobaczmy tutaj, czy ten klucz zadziała. Czekajcie, gdzie to potrzebowałem? Tutaj prawdopodobnie nam brakuje jednego obrazu. Na razie tutaj tego nie ruszam. Wrócimy tutaj na 100%. Ale nie teraz. Chociaż czekajcie, tutaj... Aha, no tak, tutaj musimy ułożyć zagadkę, żeby to otworzyć. Dobra. Zapiszmy grę, przede wszystkim. Dobra. Prawdopodobnie w salonie chyba tam, z tego co mi się wydaje, potrzebowałem klucz. Czekajcie, zejdźmy tutaj na dół. Do otwarcia tej walizki. Jest. Co to mamy? Kompensator. Ok, to jest jakieś ulepszenie do pistoletu, które zwiększa nam co? Customizable parts for increased firepower. O, fantastycznie. Chociaż wiecie co? Czy my mamy tutaj jakieś statystyki broni? Ciężko powiedzieć. Dobra. Okej, ale co dalej? Tutaj coś jest. Jakieś przejście. Aha, tu nie przejdziemy. Tu nie przejdziemy. Holender. Kurde, nie wiem gdzie iść. Przyznam szczerze. Tu też ta ścieżka jest zablokowana. Cholera. Ten klucz wykorzystałem całkiem na otwarcie tego? Nie. Mamy to. Wiecie, to gdzieś były te drzwi, ale kurczę, gdzie? Mapa tego nie pokaże, niestety. A tutaj coś jest. Aha, bo to jest... Albo tu mamy, albo tu jest coś zamknięte. Zobaczmy, czy ja mogę shotguna odblokować tym kluczem. Stay safe. I'm trying, but it's hard when I'm being hunted by a demented giant and his creepy minions. Yeah, I guess I can't fight them all. No właśnie. To jest podpowiedź, żeby nie walczyć z wszystkimi. A to nie jest chyba ten klucz. Nie. Tutaj chyba były przejście. Z tego co pamiętam. Tutaj chyba potrzebowałem... A, tutaj jest. Dobra, mamy to. Okej, widzicie? Jest. Miejsce, gdzie możemy użyć klucz. However, won't be nearly as easy to get your grubby paws on.
Cholera. Tutaj bez strzelby sobie nie poradzimy. Aczkolwiek czytałem, żeby sobie zachować amunicję do... jak będziemy walczyć z bossem, ale to na hardzie. Na normalu to nie wiem, czy aż tak będzie ciężko. Shit. Nie ma tutaj nigdzie rdzeni? Shit, shit, shit. Pozamykane, cholera. Na chwilę będę musiał wykraftować amunicję. Tutaj o dziwo nie ma nic. Push. A tutaj trzeba chyba według kolejności to po ustawić. Teraz zobaczymy, czy jakikolwiek się zatrzyma. Okej, to się zapaliło, czyli to jest pierwsze. To na pewno nie będzie drugie. To mamy jakąś podpowiedź pewnie do tego, do tej zagadki. No zobaczymy, czy to będzie działać. Okej. To teraz to pewnie. Yeah. Jeszcze raz. Ciekawe, co otrzymamy w nagrodę. A, przejście. Wiecie co, nie wiem, czy ja tu chcę wchodzić w tym momencie. Czy jeszcze się nie wrócimy na sekundę, bo... tutaj jeszcze mam jakieś przejście, trzeba je sprawdzić. No ma wszystko pozamykane. Także tutaj nie damy rady. Okej. Schodzimy do basement. Ostatnio fajnie spadłem z drabiny. Nie wiem, czy kojarzycie poprzedni odcinek. Aż dziwne, że to przeżyłem i nic mi się nie stało. Tutaj coś jest, proszę. Teraz tą broń mam mocniejszą. To potrzebuję mniej amunicji, żeby załatwić tych obślizgłych stworów. The sealer mask is in the small room in the back. I am so close. Za daleko chyba. Kuźwa jego mać. Ej, naprawdę? Ej, kuźwa, to... cały magazynek mi... przypadnie.
Powiem wam szczerze, że chyba będzie musieli walczyć. No bo co innego tutaj mogę zrobić? Cholera jasna. Weźmy tą pałą raz strzepnie i mnie nie będzie. Chyba. Może możemy to właśnie po cichu zrobić. O. Fajne, chyba uciekł. Wróć. Nie, gówno nie uciekł. Tylko właśnie teraz się taki problem robi. Że kurwa mnie tutaj. Wszyscy próbują zabić. Przepuść mnie, cholera, bo mnie zabije zaraz. Wiesz co, chyba muszę pruć. Aha, dobra. A tego wskrzesił. O, że już mordę, dobra. Chyba po mnie jest. Niestety chyba jest po mnie. Tutaj mamy to. Ajajajajaj. Trochę spaprałem, niestety. Trochę spaprałem. No ale cóż, żyjemy, gramy dalej. Oczywiście będę musiał wrócić. Nie wiem, czy nam się przepis pojawił teraz, jak sobie wejdziemy tutaj w ten. Nie, nie mamy przepisu na bombę. Aha, fantastycznie. Gdzie co czekacie? Ja muszę sobie to aktywować. Tutaj coś zostało dzisiaj do zebrania. O, w mordę. No dobra, tylko że ja tutaj nie przejdę chyba. Mordę. Cholera, cofam się niestety. Shit. Wiecie, to chyba nie ma sensu, dlatego że on ten większy wskrzesza tych mniejszych. Chyba jest po mnie niestety. Shit. No, no ty kurwa, jak ja to mam przejść? Trochę przegieli pałę.
Aha, nie mam tego jeszcze. Czego tego nie mogę użyć teraz? Bez sensu. Kurwa, chciałem tą bombę jeszcze podnieść, cholera. Ja pierdziu. To była po prostu kurwa masakra tam. Co, chętnie wróciłbym jeszcze po tą bombę. Ale to będzie cholera ciężkie. O matko. Dobra, pieprzyć to. Idziemy dalej. Mamy dwie części maski, tylko pytanie teraz co dalej. No to była tragedia. Czekajcie, bo tu są jakieś obrazy, ale to chyba nie, tego się nie da zebrać. Szukam jednego obrazu, brakuje mi chyba. No mam maskę, ale co mi z tej maski? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, gdzie będziemy mogli jej użyć. To znaczy wiem gdzie, ale potrzebujemy 3. A tu się coś otwarło. A, widzicie. Okej. Ja pierdziu. Don't fight, run. Nie walcz, tylko uciekaj. No właśnie tak robiłem. Czekajcie, to zamknięte? Proszę. Otwarte, dobra. A, czekajcie, bo tu jeszcze jest jedno przejście. A, mamy obraz. Dobra. O, właśnie. Mamy obraz, więc będę mógł wrócić i chyba, powiem wam szczerze, chętnie bym to zrobił teraz nawet. Aha, nie wrócimy się. Okej, tu się pozmieniało. Dobra. Nie da rady. Dobrze, że się tam kurczę wróciłem. Bo bym obraz zostawił. Shotgun shells, gunpowder for rusted crap, ok, pipe bombs. Mamy kolejne... Dlaczego nie mam tego? Gunpowder, rusty scrap, gunpowder, rusty scrap i herbs, ok. Gunpowder, ale ja mam tego, cholera. A. Teraz będę mógł... to stworzyć, dobra. No tutaj mamy rusty scrap, dobra.
Powder. Fantastycznie. Dobra, wracamy się tutaj i spróbuję teraz te obrazy ustawić. Czekajcie, bo ja się wróciłem tutaj, ale to już było zamknięte. To teraz nagle to będzie otwarte? No widzicie, to jest zamknięte przecież dalej. A, czekajcie, by tu może bombą będę mógł sobie zrobić przejście. Chociaż... A, okay. Dobra. Okej. Okay. Gdzie były te obrazy? Tutaj nie jesteśmy w stanie usunąć. Tutaj potrzebujemy chyba 3 klucze. Shit. Czekajcie, czy ja dobrze idę. Tutaj mamy... Dobra, tutaj wiem, że przejścia nie było. Natomiast gdzie jest ten pokój? Na górze chyba. Tak, dobra, idźmy tam, zobaczmy, co uda mi się uzyskać. The predators stand united, each staring down their prey. Nie wiem, czy owieczka jak kuźwa te żaby. Tutaj na pewno będzie raczej wąż. No, pająk je motyle, a wąż je pająki. A nie, czekajcie, wąż nie, czasem nie je tych żab. A żaby jedzą te? Kuźwa, to nie pasuje tak. Wilk zjada owce, a owce zjadają pająki? A, nie może być to usunięte, widzicie? Okej. Okay. No ale to żaba raczej je ten. Motyle. No, a wąż je żaby raczej. Kurczę, no powiem wam szczerze, że... to możemy ściągnąć? No, to możemy ściągnąć. No, ale to na pewno będzie to. To jest zablokowane, widzę, dobra. Aha, czekajcie, bo to chyba ma być naprzeciwko. Dobra. Motyl. Okej. Okay. Tutaj mamy
owieczkę. Nie? A czekajcie, predator. No to kuźwa nie wiem, jak to ma być. Each storing down they prey. A, chyba już wiem co. Dobra, okej. Okej. A, proszę. Mamy klucz. I tym kluczem będziemy mogli chyba zdobyć shotguna. A tutaj przejścia żadnego nie ma. O, tutaj coś jest, ale to było chyba zamknięte. Jak tą mapę się przestawia? A, move. Okej. Okay. Ludziska, chyba tutaj sobie zakończymy, bo gramy już ponad pół godziny. Także serdecznie dzięki za oglądanie. Kończymy trzeci materiał. W sumie dodatek całkiem przyzwoity, całkiem fajnie się wgra. Szkoda, że tylko, że ten sam teren, ten sam obszar z podstawki, troszeczkę zmieniony, no ale jednak. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę w górę. Pozdrawiam, cześć.